Zależy nam bardzo, żeby polski świat finansów, w tym również sektor bankowy, coraz większą rolę odgrywał i we wspieraniu polskich inwestycji w kraju, ale również w ekspansji naszych firm za granicą. Takie spotkania jak te pozwalają przede wszystkim wymienić doświadczenia, ale też zachęcić mniejsze polskie firmy do tego, żeby odważniej wychodziły za granicę, żeby nie bały się ekspansji, nie bały się eksportu. Takie spotkania właśnie dają zachętę do tego, bo można posłuchać, jak inne większe firmy, które już przeszły tę drogę, sobie poradziły, tak? Jakie są ryzyka, jak warto nim takim ryzykiem zarządzić i kogo szukać, czy u kogo szukać wsparcia właśnie do ekspansji zagranicznej. No my musimy sobie dzisiaj uświadomić, że polski eksporter, wychodząc na rynki zagraniczne, nie tyle się styka z konkurencją ze strony zagranicznego swojego konkurenta, ale przede wszystkim styka się z konkurencją całego systemu wsparcia idącego z tego kraju. I dzisiaj to, co mówi pan minister Kwieciński, to też jest odzwierciedlone w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, to jest zbudowanie pewnego całego systemu wsparcia eksportu i globalizacji dla firm polskich ze strony polskiego rządu. KUKA jest częścią tej szerokiej grupy PFR, która gromadzi różne instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, są instrumenty wsparcia w postaci dostępu do informacji o rynkach, dostępu informacji o kontrahentach i tak dalej, i tak dalej. I my jesteśmy częścią tej dużej rodziny PFR-u. Odpowiedzialni oczywiście jesteśmy za ubezpieczenia, za zabezpieczenia ryzyk. Dzięki temu możemy bardziej zaktywizować, czy być pewną odpowiedzią dla sektora bankowego, który, miejmy nadzieję, będzie coraz chętniej wspierał polskie firmy na rynkach zagranicznych, a nie tylko tutaj w Polsce, gdzie biznes jest robić dużo, dużo łatwiej. Ważne jest również to, że w naszym przypadku, gdy inwestujemy za granicą, gdy wychodzimy na inne rynki, razem z nami idzie wiele firm polskich. Polskie firmy meblarskie, polskie firmy budowlane, polskie firmy oświetleniowe. To jest bardzo ważne, że razem z nami właśnie wychodzą za granicę i potrafią pokazać światu, że polska firma umie ładnie i pięknie i dobrze na czas zrobić odpowiednie rzeczy, ale z drugiej strony też dzięki takiemu wyjściu one same widzą, że są w stanie konkurować za granicą i to je zachęca również do ich własnej ekspansji, nie tylko pod parasolem wielkich firm. Prowadzimy to przedsięwzięcie, czyli Kongres Bankowości Korporacyjnej, ale warto wspomnieć, że to jest część większego znacznie projektu, czyli Europejskiego Kongresu Finansowego. To jest rokrocznie 6 przedsięwzięć powiązanych ze sobą, mianowicie Kongres Bankowości Korporacyjnej, później będziemy mieli Kongres Consumer Finance, zagadnienia związane z innowacjami i IT w bankowości na rynkach finansowych i w końcu Europejski Kongres Finansowy w Sopocie, jak co roku w czerwcu, gdzie formułujemy rekomendacje. Nie chcemy, żeby te kongresy były tylko wymianą poglądów, ale chcemy, żeby z tego coś wynikało, stąd też te rekomendacje.